Znajdujemy się na terenie obwodu łowieckiego 174, który istnieje w ramach ośrodka hodowli zwierzyny w Wierzchowiskach. Ośrodek ten jest administrowany przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie. Do końca lat 90. na terenie tak zwanej części zamkniętej ośrodka znajdowała się woliera, w której hodowano bażanty. Pod koniec lat 90. ta hodowla została zlikwidowana z tego względu, że była opinia ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie o tym, że nie nadaje się ten teren, na którym znajduje się woliera, do hodowli bażanta. W momencie, kiedy w 2016 roku objąłem funkcję łowczego okręgowego, postanowiliśmy na posiedzeniu zarządu okręgowego, że odtworzymy hodowlę bażanta, wyremontujemy wolierę i spróbujemy tej hodowli nadać sensowny bieg. Tak się stało w 2017 roku. Zasiedliliśmy wolierę po remoncie pierwszymi bażantami. Była to ilość około 2000 sztuk. Bażanty się udały, zostały w dwóch partiach odhodowane i w większości ponad 90% tych bażantów trafiło do kół łowieckich w ramach przekazania jako materiał do dalszej hodowli. Tą samą czynność podjęliśmy w roku 2018 i w 2018 roku również podobna ilość bażantów została odchowana i przekazana. Te dwa lata miały służyć po pierwsze jako lata doświadczalne, czy ta hodowla będzie się udawała, czy jakość odchowywanych bażantów będzie dobra i będzie spełniała wymogi, jakie należy mieć w celu dalszego odchowywania w środowisku naturalnym. Te dwa lata pokazały, że warto to robić. Nie była to nastawiona hodowla na komercję w postaci odsprzedaży z zyskiem, dlatego że doszliśmy do wniosku, że wysiłek, jaki robią koła łowieckie na terenie okręgu w ramach swojej działalności na rzecz rozwoju gospodarki łowieckiej, wymaga także ze strony okręgu rekompensowania tego. Część bażantów była przeznaczana w formie nagród za udział w zawodach strzeleckich, a reszta była przeznaczana dla tych, które koła się angażowały tak w lokalnych społecznościach, jak i na terenie okręgu w działalność. Ze słów, jakie padały ze strony kół łowieckich, twierdziły, że materiał, jaki dostawały, był bardzo dobry. Były to bażanty w pełni odchowane, nadające się do bezpośredniego wpuszczenia w łowisko, a także do flatowania. W latach następnych planowaliśmy rozwój tej hodowli, a także, aby ona była w dalszym ciągu rozwijana. Stało się, jak się stało. Zostałem odwołany 20 maja tego roku z funkcji łowczego okręgowego. Zarząd okręgowy przestał funkcjonować, gdyż pozostałych dwóch członków zarządu okręgowego złożyło rezygnację. W roku bieżącym hodowla nie była kontynuowana i nie jest kontynuowana. Co będzie w latach następnych, zdecyduje po prostu czas i decyzje władz Polskiego Związku Łowieckiego, które będą, sądzę, w niedługim czasie na terenie okręgu lubelskiego powołane.